Pochylmy nasze głowy, aby prosić Pana o dobry czas. Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, się modlimy i dziękujemy Ci za łaskę Twoją, za to, że zebrałeś nas dzisiaj na tym miejscu i pozwalasz wsłuchiwać się w cudowne Twoje Słowo. Panie, wszystko to, co jest dobre w naszym życiu, to Twoja łaska. To wszystko jest dane nam z góry od Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Ale jednocześnie modlimy się, abyś nas dzisiaj zachował w prawdzie. Abyś nas zachował, abyś nas ochronił przed naszymi własnymi sercami, umysłami. Abyśmy w prawdzie mogli dzisiaj rozważać Twe Słowo. Ty wiesz, że wiele uchybień jest w naszym życiu i prosimy Cię, abyś nas dzisiaj zachował przed tym. Błogosławimy Cię i wywyższamy w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. Kochani, jest to dla mnie wielki przywilej mówić i rozważać wspólnie razem z Wami temat, który już rozpoczęliśmy w niedzielę. Temat łaski, Bożej łaski, która została nam dana. Jest to niezwykły cud i niezwykły fragment Bożego Słowa, który będziemy chcieli rozważać, fragmenty Bożego Słowa, które będziemy chcieli rozważać, a to dlatego, że chyba każdy z nas świadomy jest tego, że otrzymujemy, jak jest napisane, łaskę i to za łaską. Ciągle i ciągle. Łaska za łaską. Nie potrafi się to skończyć i Bogu za to dzięki, że otrzymujemy te łaski na co dzień. Kochani, z kilku względów uważam, że temat łaski jest bardzo nam potrzebny, aby go rozważać. Przynajmniej z trzech względów jest według mnie bardzo ważnym ten temat. Po pierwsze dlatego, o czym już w niedzielę rozpocząłem zwiastując ten temat i w kilku słowach przypomnę, co, o czym mówiłem w niedzielę, starając się nie powtarzać zbytnio, ale powiem tak, przynajmniej z trzech względów uważam, że temat łaski jest niezwykle ważny, aby go rozważyć. Nie tylko przeżywać, nie tylko po prostu doświadczać, ale rozważyć, opowiedzieć o nim, głosić o nim, o tym temacie. Z kilku względów, przynajmniej z trzech. Po pierwsze, apostoł Piotr mówi wyraźnie, całą swoją ufność, o tym mówiłem już w niedzielę, połóżcie w łasce. To jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 13 wiersz. W niedzielę o tym już mówiliśmy. A więc nadzieję swoją połóż w łasce, mówi apostoł Piotr. Skoro Biblia, Pismo Święte przez usta apostoła Piotra nakazuje nam wręcz złożyć naszą nadzieję w łasce, to należy się zastanowić i poświęcić czas na ten temat, aby łaskę rozważyć prawidłowo. Ponieważ jeśli mamy na czymś polegać i na czymś, czemuś ufać, musimy wiedzieć o tym i mieć pewność, że to, czemu zaufaliśmy, jest prawdziwe, a nie fałszywe, nie jest jakimś złudzeniem, wymysłem naszych myśli, ale jest to prawdziwe, jest osadzone w prawdzie. A więc choćby z tego względu uważam, że to, co robimy teraz, jest bardzo stosowne i ważne. Łaska. A więc będziemy chcieli biblijnie rozważyć ten temat. Z drugiego choćby względu chcemy o tym mówić, ponieważ apostoł Piotr mówi, całą swoją ufność złóż w łasce. A więc całą ufność swoją, nie tylko ufność, ale całą ufność. Skoro tak mocny nacisk jest na to, abyśmy całą swoją ufność złożyli w łasce, to tym bardziej musimy się upewnić, że to, w co mamy całą swoją ufność zainwestować, musi być osadzone w prawdzie, na prawdzie. Tu nie ma żadnych proporcji. Apostoł Piotr nie mówi nieco łaski, nieco swojej ufności złóż w łasce, a nieco w swoich zdolnościach. Wcale tak nie jest. Albo nawet nie mówi ogromną albo, nie wiem, stanowczą większość swojej ufności złóż w łasce, a resztę w swoich tam czynach i zdolnościach. Nic takiego. Jest napisane całą swoją ufność w tym fragmencie, który cytowałem, złóżcie w łasce.
Ale z trzeciego powodu, o tym powiedziałem w niedzielę, powinniśmy złożyć, także z trzeciego powodu powinniśmy nie tyle złożyć, ale rozważać ten temat, choćby dlatego, że byli tacy ludzie, którzy całą swoją ufność złożyli, ale w fałszywej łasce. Choćby człowiek z Psalmu 50, tak jak już powiedziałem w niedzielę, całą swoją ufność złożył, owszem, ale zapomniał rozważyć tego tematu dogłębnie. Zapomniał przyjść na wtorek na usługę, na wykład na temat łaski. Zapomniał. Pomyślał sobie, sam sobie jakoś to zdefiniuję i sam sobie poradzę w życiu. Co mi tam ktoś będzie mówił na temat łaski, wszyscy o niej dobrze wiemy. I tak ten człowiek doszedł do przekonania, że może żyć jak bezbożnik, cudzołożnik i się ułaskawił w swoich oczach. Psalm 50, kto nie pamięta, to jest Psalm 50. Tam jest o nim, o tym człowieku napisane. A więc taki jest jakby moje przekonanie i taki argument, który przyświeca mi, aby stanąć dzisiaj z wielkim entuzjazmem i taką radością zwiastować ten temat. Kochani, będziemy przechodzić od ogółu do szczegółu, tak jak już powiedziałem, więc będziemy chcieli rozważać ogólnie, nieco jeszcze ogólnie ten temat i krok za krokiem biec do szczegółów dotyczących łaski, zakończywszy ten cały temat dzisiejszy na tym, że łaska nas niezwykle mocno poucza o czymś, do czegoś zobowiązuje, naucza nas łaska. Jest taki fragment, kiedy o nim myślę, zawsze mi brat Podżorski się przypomina, kiedy modlił się i często ten fragment cytuję, że objawiła się łaska Boża, która nas zbawienna dla wszystkich, która nas naucza. Zawsze mi się kojarzy z Tobą, bracie, ten fragment, bo bardzo często z Twoich ust on, ten fragment padał. Więc o tym dzisiaj powiemy, będziemy chcieli go rozważać, ten temat. A więc zacytowaliśmy, albo podałem fragment z listu do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz, w którym jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski jest żywot wieczny, jest życie wieczne. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc jest to ogólne wejrzenie na temat łaski. A więc jest tu pewne przeciwieństwo, jest kara i jest kara, zapłata za grzech, ale jest też z drugiej strony coś, na co człowiek absolutnie nie zasłużył, jest łaska Boża w Chrystusie Jezusie. Kochani, chrześcijaństwo, jak już powiedziałem w niedzielę, to jest bardzo szczególna wiara. I ja mam ogromny dyskomfort, kiedy zaczynają się gdzieś tam jakieś rozmowy i ktoś porównuje chrześcijaństwo do innych wierzeń. Uważam, że tego się nie da porównać do niczego innego. Nie da się tego porównać. Chrześcijaństwo jest czymś, co przepełnia każdy jeden element istoty ludzkiej. To nie da się porównywać na zasadzie zrobienia sobie kreski na środku kartki. Oto inne religie, oto chrześcijaństwo. Po prostu to się nie da. To ze sobą nie wytrzyma tego porównania. Chrześcijaństwo jest tak wyższe ponad wszystko, dlatego że tym centrum chrześcijaństwa jest łaska w Chrystusie Jezusie objawiona. Coś, czego żadna inna religia, wierzenia nie znają. Wszystkie inne wierzenia skupiają się na czymś zupełnie innym. Tam nie głosi się łaski, bo to nie ma sensu. Tam nie ma to sensu. Tam mówi się o czymś innym. Nawet apostoł Paweł, zobaczcie na to, jak Nowy Testament mocno wyciska piętno, mówiąc o łasce. Apostoł Paweł, kiedy czytamy jego listy, łaska jest centrum jego zwiastowania. To jest sedno jego zwiastowania. On wielokrotnie o tym mówi, mówi nawet, i proszę o wyświetlenie tego fragmentu, z listu do Galacjan z 5 rozdziału, z 4 wiersza, mówi nawet coś bardzo kontrowersyjnego pod tym względem, przykładając jakby do łaski, albo porównując łaskę, albo stawiając w tym samym miejscu co łaskę samego Chrystusa. Popatrzcie, co tam jest napisane. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. A więc odłączyliście się od Chrystusa, równa się, wypadliście z łaski. A więc zauważcie, jak mocno apostoł Paweł naciska na łaskę.
Jak wysoko ją stawia. Innymi słowy mówi tak. Pogardzasz łaską albo nie ufasz łasce. Innymi słowy, albo to samo dla mnie oznacza, tak jakby apostoł Paweł mówi, jakbyś odłączył się od Chrystusa. To samo. A więc bracia i siostry, czy zatem mam prawo i mam, czy czuję komfort, kiedy mówię o ludziach, którzy są z kościołów, w których nie łaska jest fundamentem życia i duchowości, ale uczynki, czy czuję komfort, mówiąc o nich, brat i siostra? Skoro nie łaska jest fundamentem ich chrześcijaństwa, ich duchowości, ale uczynki. Czy mam więc prawo mówić o tych, którzy odłączyli się od Chrystusa, odrzucając łaskę, bracie albo siostro? Ja czuję wielki dyskomfort i nie jest mi tak śpieszno. Ja to wielokrotnie słyszę z ust wielu ludzi, ale mi nie jest śpieszno mówić w ogóle o takich wierzeniach i religiach, denominacjach, choćby nawet wielkimi drukowanymi literami na kościołach mieli napis chrześcijaństwo. Ja się tego boję mówić, ponieważ ten fragment mnie wielce poucza. Skoro tam nie ma łaski, nie ma łaski jako fundamentu, łaski w Chrystusie Jezusie, to znaczy, że ten gościu już dawno odłączył się od Chrystusa. Mówi apostoł Paweł w ten sposób. Kochani, apostoł Paweł miał ogromny problem w latach, w których on służył. Z wieloma ludźmi musiał prowadzić bardzo gorące i zażarte dyskusje. Właśnie na podstawie łaski. Wielu ludzi przychodziło do kościoła, nawracając się z żydostwa, a więc z judaizmu, z wiary w judaizm, gdzie uczynki były bardzo mocno podkreślane przez Stary Testament. To miało swoje zadanie, tak. To miało pokazać, jak bardzo człowiek jest słaby wobec prawa. I dlatego przyszedł Chrystus, który prawo wypełnił, otworzył drzwi do nieba poprzez łaskę. I wówczas nawracali się, albo przychodzili po prostu do kościołów tacy ludzie, którzy zawracali, jakby na chwilę tylko zachłysnęli się łaską, usłyszeli coś niecoś na ten temat i zaraz wracali, bo coś im nie pasowało. Wracali do zakonu, wracali do czynienia tych wszystkich świąt, przykazań i tak dalej, zakazów, nakazów. I apostoł Paweł w którymś momencie, wyobrażam sobie to oczami wiary, stanął naprzeciw nich i powiedział: w waszych sercach Chrystus daremnie umarł. Daremnie umarł. Według was, boście nie uwierzyli w łaskę, która przyszła i która się objawiła w Chrystusie, a która na krzyżu was wybawiła i zbawiła. Kochani, prawdziwy chrześcijanin, tak jak już powiedziałem, jest absolutnie w pełni świadomy, od tego się zaczyna praktycznie chrześcijaństwo. W pełni świadomy swojego grzechu. Swojego grzechu. Dlaczego? Zaraz o tym powiem. W pełni świadomy swoich słabości, swojej niemocy, swojego brudu. Potrafi go nazwać. Jest w pełni świadomy swoich niemożności, ludzkiej słabości i tego, że niczym i absolutnie żadnymi swoimi zdolnościami nie mógłby na Bogu wrażenia zrobić. Ale z drugiej strony, prawdziwy chrześcijanin nie tylko jest świadomy swoich występków i swoich grzechów, ale także jest świadomy tego, gdzie ulokował całą swoją ufność wobec tego wielkiego tragizmu swojego życia. Jest świadomy tego, że całą swoją ufność złożył w Chrystusie Jezusie i w łasce, która w Nim się objawiła, w Chrystusie Jezusie. I to, tak jak już powiedziałem w niedzielę, sprawia radość w jego sercu. Nie pokłada nadziei w niczym innym. Dzisiaj wobec zwiastowania Ewangelii w sposób, jaki często ciężko to nazwać Ewangelią, kiedy Chrystus podawany jest bardziej jako ten, który wypełnia twoje życie luksusami, dobrami i tak dalej, i tak dalej. Wspaniale opisał to pastor John MacArthur, mąż Boży, teolog, nauczyciel Słowa Bożego. Mówi w ten sposób: Chrystus nie jest twoim osobistym, personalnym dżinem z butelki, butelce, który chce napełniać cię luksusami i pieniędzmi. On jest Zbawicielem.
On jest Zbawicielem. I to sprawia, że prawdziwy chrześcijanin musi wiedzieć, że jest zbawiony, a więc był potępiony, albo był w potrzasku, w tragedii, potrzebował zbawienia. A więc w taki sposób to określił, tak jak już powiedziałem, ten mąż Boży. Kochani, ale inne religie, jak już wspomniałem, zaufały bardziej uczynkom. Musisz coś zrobić, a jak już coś zrobisz, to nie wystarczy. Możesz przyjść i pochwalić się tym przełożonym, którzy to wymyślają, którzy promują tak zwaną doktrynę uczynków. Pochwalić się, już to zrobiłem. On ci powie jedno, to nie wystarczy. Musisz jeszcze więcej zrobić. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, tak jak wspomniałem w niedzielę. Zbliżasz się do tego horyzontu, a on ciągle daleko. I jakby jeszcze dalej i dalej. Ale Chrystus, Bóg, przyszedł do nas. Przyszedł do nas. Kochani, bardzo ujmuje mnie ta myśl, kiedy zastanawiam się nad przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze tym pierwszym, kiedy przyszedł na ziemię w ludzkim ciele. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nikt go tu nie zaprosił? Nikt. Nie było, kto by szukał, jest napisane w Bożym Słowie. Kto by wołał, kto by pragnął. Nikt nie stawał i nie wołał. Niech się narodzi. Byli ludzie bogobojni. Byli ludzie, którzy szukali Boga. Ale Boże Słowo mówi, ich sprawiedliwość ich nie zbawiała. Trzeba było Chrystusa, który miał przyjść. I nikt go tu na ziemię nie zapraszał. Nikt nie miał pragnienia w sercu, aby on przyszedł. Ponieważ ludzkość zgubiona była. I on w końcu przyszedł. Kochani, gdy przychodzi łaska, to na co liczyć nie mogłeś staje się możliwe. I tak jak już wspomniałem, i to będzie ostatnie zdanie z powtórki z niedzieli, że łaska jest czymś, co jest dawane tym, którzy zarówno szukają, jak i tym, którzy nie szukają. Mocno się tego trzymam. Jest to kontrowersyjne i wielu ludzi może się z tym nie zgodzić. Ale uważam, że kiedy człowiek szuka, modli się, choćby latami to robił. I kiedy Bóg nagle przychodzi z odpowiedzią i otrzymuje ten człowiek to, o co prosił tyle lat, to jest to dokładnie taka sama, tak samo wartościowa, nie mniejsza i nie większa łaska ze strony Boga, jak wtedy, kiedy człowiek nigdy nie prosił, a otrzymał. Dlatego, że o nas to, którzy siedzimy na tej sali, jest napisane, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. To jest łaska. To jest łaska. Kochani, biegnąc dalej w tym temacie, łaska czyni to, co niemożliwe. To, co niemożliwe. Ciemność zamienia w światło. Pragnienie zła w pragnienie dobra. Zamienia noc w dzień, piekło w niebo, pychę w pokorę. Dziwię się, iż tak wielu ludzi potrafi z pychą w sercu mówić łaski. Łaskę otrzymałem. Łaska to jest wszystko, co jakby otrzymałem. Ale to wypowiadają z pychą w sercu. Ja to nazwałem tak zwanym protestancką pychą. Tak to nazwałem. Wielu protestantów się potknęło o łaskę i dzisiaj z pychą w sercu patrzą na innych i mówią łaska, łaska. Ale kochani, ten, który zaznał łaski, prawdziwej łaski, nic nie potrafi innego zrobić, jak zgiąć swoje kolana i popatrzeć w górę i nawet z taką świadomością, że nie godzien jest patrzeć w górę, ponieważ wszystko, co otrzymał, to łaska. Tu nie ma miejsca na pychę. Dlaczego? Bo nic, absolutnie nic nie był godzien ten człowiek, nie byliśmy godni, nic nam się nie należało. Kochani, jest tylko jedna rzecz, która należy się człowiekowi. Jedna jedyna. Piekło. I to jest smutne. To jest jedna jedyna rzecz, którą sobie... I gratulacje dla nas. Wywalczyliśmy naszymi siłami piekło. I naszą zdolnością i wielką mądrością. I Bogu dzięki, że przyszła łaska. Bo gdyby nie łaska, to nie przetrwałoby żadne istnienie. Żadne. A więc łaska. Kochani, istnieje taki termin i teraz będziemy chcieli się nim zająć, jak powszechna Boża łaska. To jest ciekawy temat i chciałbym go wspólnie z wami rozważyć. Kiedy otworzymy sobie 104 psalm,
To będzie takie wprowadzenie do tematu powszechnej Bożej łaski. Zwykle patrzymy na łaskę Bożą w kontekście ludzi wierzących. My cieszymy się łaską i czasem zamykamy się w murach i myślimy, że wszystko to, co łaskawie spoczęło na ludzkości, to jest w tych murach. Ale to nie jest prawda. Jest coś takiego jak powszechna Boża łaska. Łaska, która udzielana jest istotom ludzkim i wszelkim istotom, stworzeniom na świecie, niezależnie czy to stworzenie wierzy czy nie wierzy, ale ta łaska ciągle i w obfity sposób wylewana jest na całą ziemię. Przeczytajmy sobie Psalm 104, wprowadzający nas do tego tematu. Od 13 wiersza. Ty poisz góry z pięter swych komnat. W nowym tłumaczeniu będę to czytał. Śledźcie proszę ten tekst w warszawskim tłumaczeniu. Ty poisz góry z pięter swych komnat i sycisz ziemię owocem swych dzieł. Sprawiasz, że trawa wyrasta dla bydła i roślinność pod uprawy człowieka, aby ziemia wydała mu chleb oraz wino, które cieszy jego serce. Tak, że namaszcza olejkiem swą twarz i spożywa chleb, który go pokrzepia. Dorodne są drzewa Pana, cedry Libanu przez niego zasadzone. W ich gałęziach ptaki wiją gniazda, na ich szczytach bocian buduje sobie dom. Wysokie góry przeznaczyłeś dla kozic, skały na schron dla borsuków, księżyc do oznaczania pór, nawet słońce wie, kiedy zajść. Rozciągasz ciemność i nastaje noc, wtedy budzą się leśne zwierzęta i lwięta ryczą, bo liczą na łup i na Boga, że im da znaleźć żer. Lecz ze wschodem słońca wszystkie powracają i układają się w swoich legowiskach. Wtedy z kolei człowiek rusza do swych dzieł, zabiera się do pracy i działa do wieczora. Jak liczne są Twoje dzieła, Panie, wszystkie dowodzą Twojej mądrości. Ziemia jest pełna Twoich bogactw. Oto morze, wielkie i szerokie, a w nim kłębi się niepoliczony rój małych i wielkich zwierząt. Po jego powierzchni płyną okręty, a w jego odmętach lewiatan bawi się przez Ciebie stworzony. Wszystkie te stworzenia czekają na Ciebie, że dasz im jeść w odpowiednim czasie. A kiedy dajesz, korzystają. Gdy otwierasz swą dłoń, nasycają się dobrem. Trwożą się jednak, kiedy skryjesz twarz. Gdy odbierzesz im tchnienie, umierają, obracają się w proch. Dopiero Twój duch na nowo posłany tworzy je i tak odnawiasz oblicze ziemi. Jest kilka aspektów tak zwanej Bożej powszechnej łaski. I pokrótce omówię kilka z nich. Po pierwsze, Bóg troszczy się o swoje stworzenie. To nie jest tak, że Pan Bóg w ciągu 7 dni stworzył cały wszechświat i pozwolił mu sobie iść w swoją drogę. To nie jest tak, że Pan Bóg utrudził się przez tych 6 dni, w 7 odpoczął i pozwolił temu światu i stworzeniom i powiedział: róbcie co chcecie, zobaczymy jak daleko zajdziecie. Nie, nic z tych rzeczy. Bóg nie przestał pracować. Pan Jezus w pewnym momencie powiedział tak: mój Ojciec działa i ja działam. A więc ciągle i ciągle Bóg jest zatroskany, działa i coś czyni na obliczu ziemi. Powiem nawet więcej. Pan Bóg nie zakończył tworzyć w ciągu 6 dni. Psalm, który czytamy, pokazuje nam tę niezwykłą prawdę, że Bóg ciągle zaangażowany jest w tworzenie i tworzenie i tworzenie. A więc Bóg troszczy się o stworzenie, jest to wyraz Jego łaski względem całej ziemi, nawet całego wszechświata, że On troszczy się o to wszystko. Nie pozostawił tego, nie zostawił tego samemu sobie, ale troszczy się. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 22 wiersza odkrywa tę tajemnicę nieco głębiej. Napisane jest tak: do swoich uczniów powiedział natomiast: dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki.
że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stodu i Bóg je karmi. Karmi je. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki. Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilie, jest napisane, jak rosną, nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wyrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary. I może na tym fragmencie, na tym tekście skończmy. A więc zauważcie, jak Pan Jezus poucza swoich uczniów, mówiąc: Bóg się o was troszczy. Nie zapomniał o was i nigdy o was nie zapomni, ale będzie z wami każdego dnia. Troszczył się o wasze pożywienie, o wasze potrzeby, o wasz ubiór, o po prostu wszystko. Dlatego, że Bóg jest łaskawy. Kochani, mam pewną myśl na sercu. Zauważcie, co jest napisane w tym fragmencie, który tutaj jest przytoczony. O trawę, która w piec będzie wrzucona, Bóg się troszczy. Czyż Bóg nie wie, kto z imienia i nazwiska przyjdzie do Niego i będzie z Nim na wieki, a kto nie? I oto będą tacy ludzie, jak trawa, wrzuceni do ognia. Ale Bóg nie zapomniał o nich. Ciągle o nich się troszczy. Mimo wszystko, że wie, że ten człowiek nigdy się do Niego nie nawróci i nigdy do Niego nie przyjdzie. Ponieważ Pan wie, którzy są Jego. To pomimo tego, że wie, robi zupełnie coś innego niż my ludzie. Ja o rzeczy, które wiem, że nigdy się nie zainteresuje, ja o nie już nie dbam. One przeznaczone są do wyrzucenia i ja już ich nie odkurzam, nie wycieram. One leżą na czas, kiedy je w końcu wyrzucę. Ale nie robi tak Bóg. Dlatego mówię o powszechnej Bożej łasce, która jest dana każdemu jednemu stworzeniu na ziemi, niezależnie od tego, czy to stworzenie wierzy, czy nie wierzy, czy to stworzenie przyjdzie do Niego, czy nie przyjdzie, czy to stworzenie kocha i pragnie Boga, czy tego nie robi i nigdy nie zrobi. To jest dopiero łaska, która się objawia wszelkiemu stworzeniu. Dlatego śmiem mówić z wielką odwagą, i z wielkim poruszeniem serca podnoszę swoje ręce i mówię: Boże, jesteś łaskawy. Jesteś łaskawy. Kochani, czy pamiętacie taki fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, z 44 wiersza, może od 45 od połowy. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest ciekawy fragment. Kochani, w czasach, w których to było pisane, szczególnie deszcz, słońce, owszem, słońca nie brakowało, ale szczególnie deszcz. To nie jest tak jak dzisiaj. My przed deszczem uciekamy, bierzemy parasolki i próbujemy się zakryć. Ale w czasach i w kulturze i w środowisku, w którym to było pisane, deszcz był błogosławieństwem. Na deszcz czekano, o deszczu pisano. Deszcz był przyrównywany do Ducha Świętego. Tak, deszcz był błogosławieństwem. I teraz pomyślcie sobie przez chwilkę o tym. Pan Jezus mówi: deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie jest tak, że w twoim ogródku, bogobojny człowieku, roślinność będzie wzrastać, bo Bóg będzie ją zraszał deszczem, a u sąsiada, który nie wierzy, będzie wszystko schnęło. Nie. Biblia mówi wyraźnie: i tam, i tu będzie padał deszcz, ponieważ Bóg się troszczy o wszystkich. Pod tym względem, w którym mówimy i w kontekście, o który dzisiaj, który rozważamy, powszechnej Bożej łaski. Nie wiem, czy widziałeś taki ogródek, w którym, albo takiego masz sąsiada, że tam nic nie rośnie, a u ciebie rośnie. To tak nie jest, kochani. Wiemy dobrze, nie trzeba nam tego tłumaczyć. Wszędzie pada deszcz. No może nie na obliczu całej ziemi w jednym momencie, ale pada deszcz.
Pada deszcz, nawet tam, gdzie jest wielka bezbożność na ziemi, pada deszcz. Jest dany czas, sezon, w którym rośliny wzrastają. Kochani, nawet więcej. Tam, powiem nawet więcej. Jakże piękne są te miejsca, szczególnie turystyczne. Jakże piękne. Jak ogród Pana nieraz, można powiedzieć, jak Eden. A ileż bezbożności tam się dzieje. Alkohol leje się strumieniami, cudzołóstwo na każdym rogu. Ale jak piękne jest to miejsce. Dlaczego? Bo Bóg troszczy się o swoje stworzenie i ciągle łaską obdarza ziemię. Jest także jeszcze jeden fragment z pierwszej księgi Mojżesza, z 8 rozdziału. Oto co mówi Pan Bóg. 8 rozdział pierwszej księgi Mojżesza. I to, o co obiecuje, że nie ustanie na ziemi, a więc obiecuje swoją łaskę i przychylność poprzez wszystkie pokolenia, aż do skończenia świata. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Jakże wspaniały fragment. To znaczy, że czy wierzący, czy niewierzący, będzie mógł się schłodzić, będzie mógł się opalić, będzie mógł się nasycić, będzie mógł zasiać i będzie mógł zebrać. To nie ustanie bez względu na to, czy wiara ustanie na ziemi, czy nie ustanie. Bóg obiecał, że te rzeczy, te dobre rzeczy na ziemi nie ustaną. Dlaczego? Bo On jest łaskawy dla całej ziemi. I to mnie porusza, bo naprawdę nie musi być łaskawy i nie powinien być wręcz, chciałoby się po ludzku powiedzieć. Ileż wszyscy jak owce zbłądziliśmy, dlaczego Boże jesteś łaskawy? Dlatego, że jestem łaskawy, by powiedział, łaskawy. Dlatego, że nie patrzę na to, co czynisz, człowieku, nie patrzę na to, co zasłużyłeś, chcę ci dać łaskę. W tym kontekście, o którym mówimy, bo oczywiście ten temat wymaga dalszego rozważania. A więc to jest ten jeden aspekt. Drugi aspekt powszechnej Bożej łaski polega na tym, że nie tylko Bóg się troszczy o całe stworzenie, ale także utrzymuje całe stworzenie przy życiu. To znaczy, że nie tylko daje ci pokarm, odzienie, ale dba wręcz o twój oddech i o bicie twojego serca. Tak, ono, całe stworzenie na obliczu całej ziemi, życie jest po prostu w jego rękach. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, trzeci wiersz mówi, że wszystko jest utrzymywane przez niego. A więc naukowcy dzisiaj zastanawiają się, jakąż to siłą wszystko istnieje i jest zespolone ze sobą. Czytamy, że to On wszystko słowem swojej mocy utrzymuje w istnieniu, przy życiu. A więc jest to niezwykła prawda, iż On trzyma w swoich rękach absolutnie wszystko. Księga Joba, 12 rozdział, mówi... Wspaniały werset to jest. Księga Joba, 12 rozdział i 10 werset. Że w jego ręku jest dusza wszystkiego, co żyje, oraz duch w ciele każdego człowieka. Każdy oddech należy do niego. Gdyby ludzie wiedzieli, wszyscy ludzie wiedzieli, że ich życie jest w rękach Boga i kiedy On chce, je zakańcza, kiedy chce, pobudza do istnienia, kochaliby tego, w którego ręku jest ich życie. O, kochaliby! Marzyliby o tym, aby być z Nim na zawsze. Nie chcieliby za nic w świecie odłączyć się od Niego, dlatego że ich własne życie jest w Jego ręku. Ale człowiek myśli inaczej. Człowiek myśli, życie jest w moim ręku. I to ja sobie los... I to ja sobie po prostu życie układam, życie jest w moim ręku. Kiedy Bóg zechce, człowiek umiera. Kiedy Bóg zechce, bo nawet jeden mały wróbel nie spada na ziemię bez woli Ojca, tak jest napisane. Ale kiedy Bóg zechce, nawet umarły nie może oprzeć się Jego łasce i Jego woli i musi wstać z tych umarłych. Kiedy On zechce, nie może odmówić, ale musi wstać. Kiedy Bóg zechce,
Dlaczego? Bo życie człowieka i każdej istoty jest w Bożych rękach. W Bożych rękach. Kochani, jest także inny aspekt powszechnej Bożej łaski, która otacza cały wszechświat. I to jest aspekt, który wymaga bardzo wnikliwego wejrzenia w Boże Słowo. I proszę was o to, abyście mieli czujny umysł w tym momencie, kiedy to mówię, ponieważ będę mówił o kontrowersyjnych prawdach, z którymi wiele osób się nie zgadza. Więc pozostawiam ten temat ku rozważeniu, nie podaję tego jako absolutnej prawdy. A więc kolejnym aspektem jest to, że Bóg w swojej łasce powstrzymuje zło na ziemi. Powstrzymuje zło. Kochani, to nie jest tak, ja mam takie przekonanie, że zło zostało puszczone i sobie biegnie z całym pędem i z całą mocą bez jakiejkolwiek ingerencji i bez jakiegokolwiek czuwania ze strony Boga. Uważam, że Bóg nad tym wszystkim ma rękę i hamuje i powstrzymuje. Innymi słowy, można powiedzieć, iż Bóg ingeruje nawet w wolę człowieka, aby ten nie był tak zły i podły, jakby mógł być, i ingeruje w wolę w ogóle całej ziemi, aby ziemia i ludzkość nie była tak zła, jakby mogła być. I mam na to kilka dowodów z Bożego Słowa i będę chciał się nad nimi teraz skupić i wspólnie z wami je rozważyć. Uważam, i tak jest moje przekonanie, i owszem, możesz się z tym nie zgodzić. Tak, bo wielu osób się z tym nie zgadza. Ale ja mam takie przekonanie i tak jak powiedziałem, pozostawiam to ku rozważeniu. Uważam, że człowiek nie jest zostawiony samemu sobie i Bóg nie siedzi po prostu na tronie i przygląda się, cóż ten człowiek wyprawia. Nie, uważam, że Bóg ingeruje w życie ludzkie, ponieważ ma do tego absolutne prawo. Nie jest ograniczony nawet ludzką wolą, bo gdyby był, to przestałby być Bogiem suwerennym. A więc Bóg, uważam, że ingeruje w ludzkie życie. Nie obserwuje tylko jako trzeci obserwator gdzieś tam z boku, jak sobie ludzkość radzi na ziemi. Gdyby tak było, już dawno byśmy nie istnieli. Dawno. Ale Bóg jest mocno zainteresowany życiem człowieka i tak jak już powiedziałem, powstrzymuje, bardzo dobrze powstrzymuje zło i zostawia je w granicach, które On uważa za stosowne według Jego woli i odwiecznego planu. Kochani, pierwszy fragment, który chciałbym wspólnie z wami na podparcie mojej tezy rozważyć, to pierwsza księga Mojżesza, 20 rozdział, 20 rozdział i 6 wiersz. Wiem, odpowiedział mu Bóg we śnie, że uczyniłeś to w dobrej wierze, stąd i ja powstrzymałem cię, abyś nie zgrzeszył, w starym tłumaczeniu, uchroniłem cię od grzechu. Co rozumiem przez ten tekst? Że Bóg nie stanął z boku i nie przyglądał się, dokąd Abimeleka pożądliwość doprowadzi, ale zaingerował i uchronił tego człowieka przed zgrzeszeniem. To jest ciekawa myśl. Bardzo ciekawa. I ja muszę powiedzieć, że ja sięgam w pamięcią wielu sytuacji w moim życiu, w których mógłbym podpisać się pod tym fragmentem i powiedzieć, Bóg mnie uchronił. Bóg nie pozwolił, abym zgrzeszył. No to jest trudna myśl, tak jak powiedziałem, kontrowersyjna, ale warto o tym powiedzieć i wspólnie ją rozważył. Choćby pierwsza księga Samuela, 25 rozdział, 26 wiersz, kiedy Abigail, przyszła żona Dawida, miała takiego niezbyt szczęśliwego męża, niezbyt bogobojnego męża, który odprawił Dawida i jeszcze mu tam bardzo złe słowa zaczął mówić. I Abigail, żona, przyleciała do Dawida i przybiegła i mówi takie oto słowo: powstrzymał Pan przed przelewem krwi w tym momencie. Powstrzymał Pan Bóg, abyś nie przelał krwi. A więc Bóg zaingerował w życie Dawida. Okoliczności takie sprawił, aby ten nie dobył miecza i nie zaczął kosić i
nie zaczął zatracać ludzi, a więc odbierać im życie. A więc Bóg zaingerował. Kochani, jest też fragment, który wszyscy znamy przecież. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział od 6 do 7 wiersza, kiedy jest napisane, że kiedy odejdzie z pola ten, który co robi? Powstrzymuje. Kochani, wielu ludzi mówi, że to Kościół. To nie jest Kościół. Kościół tak, Kościół wiele może powstrzymać. Ale tu chodzi o coś zupełnie większego, o coś większego. Kiedy odejdzie z pola Boża łaska, która powstrzymuje, Duch Święty, który powstrzymuje, napór zła. Kochani, gdyby to się nie działo, nikt by z nas nie wytrzymał ani minuty dłużej na tej ziemi, gdyby Bóg nie powstrzymywał zła na ziemi. Gdyby Bóg nie był zaangażowany w hamowanie tej pędzącej machiny zła, która się toczy po ziemi. Będzie taki moment, w którym Bóg wypuści, jakby odejdzie z pola. I oto Biblia mówi, takich czasów jeszcze na ziemi nie było, jak będą. W każdej chwili to może się stać. To jest chwila, moment, kiedy Bóg nagle przestanie hamować. I nie chciałbym tego mówić w ten sposób, ale człowiek wówczas zobaczy, na co go stać. Ludzie w demony się zamienią. Wprost. Ludzka pożądliwość nagle wyjdzie, bo nie będzie hamowana. Kochani, jest fragment Bożego Słowa, który mówi o tym. Bardzo ciekawy fragment. Kiedy w swoich osobistych rozważaniach na ten fragment natrafiłem, to stwierdziłem, że chyba najokrutniejszą karą ze strony Boga jest, kiedy On przestaje powstrzymywać człowieka. I zaraz ten fragment przeczytam, ale jeszcze przypomina mi się spontanicznie to, kiedy apostoł Paweł, chcąc udać się do jakiegoś miejsca, aby głosić Ewangelię, czytamy, że Duch Święty mu przeszkodził. Zaingerował w jego chęć i jego wolę. To nie było tak, że spotkał się z Pawłem i Pawle, ja mam inny pomysł, idź sobie tam. Nie, przeszkodził mu, stanął mu na przeszkodzie tak, że ten kroku nie mógł zrobić w tamtym kierunku. Przeszkodził mu. To znaczy, że apostoł Paweł dobrze o sobie mówił, jest niewolnikiem Ewangelii. Był niewolnikiem jakby w rękach Boga, czyli całkowicie zależny od jego woli. Od jego woli, nie swojej. To jest ciekawy temat. A więc teraz chciałbym podać ten fragment, który zacytowałem, aby udowodnić, że kiedy człowiek wystawiony jest na własną, można powiedzieć, stuprocentową wolę i chęć, wtedy dochodzi do tragedii. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 24 wiersz. To jest bardzo ciekawy fragment, ja nad nim bardzo długo się pochylałem i przy różnych okazjach go zwiastowałem, wówczas kiedy mówiłem o homoseksualizmie i o zboczeniach seksualnych, kiedy omawiałem czasy ostateczne. Posłuchajcie tego. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę ich własnych pożądliwości. O tym fragmencie wielu ludzi wierzących zapomina. Oni myślą, że to diabeł ich sponiewierał. Ale wiecie, co w tym momencie Bóg zrobił? Bóg przestał powstrzymywać tego człowieka. A pozwolił mu robić to, co chce ten człowiek. Jako kara i sąd za to, że ten nie uwielbił Boga, że ten nie oddał mu chwały, ten cały rozdział o tym mówi. Pamiętacie przecież ten rozdział, rozważaliśmy go, że dlatego, że ludzie nie oddali Bogu wdzięczności, ale skłonili swoje oczy na rzeźby, posągi i im się zaczęli kłaniać, Bóg przestał powstrzymywać tych ludzi, ale pozwolił im, innymi słowy, rób co chcesz, człowieku. Niech cię pociągnie twoje własne serce. I to się stało z człowiekiem. Dlatego uważam, że najgorszą karą, jaką jako człowieka może spotkać na ziemi, jest kiedy zostanie wydany człowiek na pastwę własnych pożądliwości. Wtedy z człowiekiem dzieje się po prostu co chce. Co chce. Zauważcie, co tu jest napisane, jaki tu jest czasownik. Wydał Bóg. Wydał. To znaczy, że Bóg miał coś w swoich rękach. Panował nad czymś. Miał to w swoich rękach i tylko w swoich. I postanowił to wydać. To samo jest powiedziane o Panu Jezusie. Nikt mi życie nie odbiera, powiedział Pan Jezus. Nikt mi życia nie odbiera, ale ja je daję. Wydałem je
za was wszystkich. A więc ja mam moje życie absolutnie w swoich rękach i nic i nikt nie jest w stanie mi odebrać tego życia. Więc ja mam taką zagadkę, kiedy wydaje mi się, że czasem rozmowy z różnymi osobami z różnych kościołów dobiegają do jakiegoś momentu. Ja mam taką zagadkę dla nich zawsze i zawsze chce mi się ją powiedzieć. Dam ci 200 zł. Tak sobie myślę wtedy, jeśli powiesz mi, kto zabił Pana Jezusa. I wtedy ludzie mówią, o, Rzymianie zabili. Nie Rzymianie. A inni powiedzą, to Żydzi. I zaczynają ich prześladować przez wieki i zabijać, bo Mesjasza zabili. Nie Żydzi. Ja daję swoje życie. Ja je wydaję za wielu. A więc On sam je wydał. I to jest zagadka, którą wielu ludzi nie potrafi rozwiązać i w ten sposób błądzą w swoim poznaniu. Kochani, jest jeszcze inny aspekt powstrzymywania zła na ziemi. To jest ciekawe. Nie wiem, czy ktokolwiek na ten temat zwiastuje. Ale Bóg postanowił, że na ziemi zapanuje rząd, porządek i ład. 13 rozdział listu do Rzymian, od 1 do 6 wiersza, jest napisane, że Pan Bóg ustanowił władzę. Władzę na ziemi. I żadna władza, kochani, ani PiS, ani PO, ani inne partie u władzy nie pochodzą znikąd inąd jak od Boga. Tak pisze w liście do Rzymian. Błogosławmy więc ich. Ponieważ na ten czas w Polsce Bóg postanowił, że tak się stanie. Tak się stanie. I ma w tym jakiś plan. Mogą być złodziejami, mogą być bogobojni. Boża to sprawa. Boża to sprawa. W liście do Rzymian apostoł Paweł odkrywa tę tajemnicę. I mówi tak. Władza została ustanowiona przez Boga jako narzędzie Boże, aby utrzymać porządek na ziemi. Porządek. I nie bez powodu, już cytuję, żeby nie tracić czasu na czytanie tego fragmentu. I w jego ręku jest jakby miecz dobyty, aby karać tych, którzy źle postępują. A więc czy Bóg łaskawie obchodzi się z ziemią? Tak. To jest Boża łaska, powszechna Boża łaska, aby utrzymać porządek na ziemi. Aby ludzie nie chodzili ze strzelbami i strzelali do wszystkiego, co się rusza na ziemi. Bóg ustanowił pewne prawa i władzę na ziemi. A więc jest taki oto aspekt. Jest też inny, może przyspieszając, aby zmierzając w zasadzie już powoli do końca, jest też coś, co Bóg włożył w serce każdego człowieka. Sumienie. Sumienie. To też jest Boża łaska. Dlatego apostoł Paweł mówi, że wielu pogan nieznających prawa Bożego, zakonu, wykonuje to prawo. Dlaczego? Bo jest ono zapisane na sercach ludzkich. Bo Bóg postanowił, że wyryje je na sercach ludzkich. Dlatego w wielu miejscach, w dżunglach, tam i tam, ludzie niejednokrotnie nie znający cywilizacji wypełniają prawo, kochani. Dlaczego? Bo zostało wypisane na sercu człowieka. Sumienie. Ale zmierzając, tak jak już powiedziałem, do końca, chcemy powiedzieć o czymś, o czym łaska nas naucza. Powiedzieliśmy sobie o powszechnej Bożej łasce i to jest taki ogólny aspekt łaski Bożej, ale my wierzący mówimy o czymś większym i głębszym. O czymś, o czym łaska nas poucza. To nie jest tak, że wolność Bożą, która nam została dana, my wykorzystujemy, żeby żyć niegodnie. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, że wielu ludzi wolność sobie za wymówkę, jakby stworzyło sobie wymówkę na podstawie wolności do niegodnego i bezbożnego życia. My tak nie funkcjonujemy. Łaska nas naucza. List do Tytusa, 2 rozdział, 11 wiersz, 12 wiersz. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Następny wiersz. Nauczając nas. Ona niesie niesamowite przesłanie. Ona jakby niesie pewien pakiet do życia tego, który skorzysta z tej łaski. Tym pakietem i tym owocem, który łaska przynosi do życia i powinna przynosić, jest wyrzekanie się bezbożności, światowych pożądliwości i życie na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie i sprawiedliwie. W sprawiedliwości i we wstrzemięźliwości i w pobożności. A więc łaska to nie jest
to, że człowiek żyje jak demon na ziemi i tylko mówi, że otrzymał łaskę, bo Bóg jest dobry. To nie jest łaska. Łaskę można szybko ocenić i poznać w życiu człowieka, kiedy tylko ten uważa, że to jest jego fundament życia i przynosi owoce. Owoce, które są tu wypisane. Juda w swoim liście, w pierwszym rozdziale, czwartym wierszu, przestrzega nas przed tym, co dzieje się dzisiaj na obliczu całej ziemi. Bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni. Dlaczego bezbożni? Ponieważ łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Innymi słowy, o, jakąże łaskę otrzymałem, to mogę żyć jak chcę, bo Bóg jest łaskawy i mi przebaczył. To nie jest biblijna nauka. Biblijna nauka polega na tym, że łaska ciebie i mnie naucza, poucza. Ona każdego dnia, kiedy tylko sobie o niej przypomnisz, skłania twoje myślenie do tego, iż otrzymałeś łaskę, więc twoje życie musi coś przedstawiać. To nie jest tak, że my czynimy coś, aby być zbawionymi, ale że jesteśmy zbawieni, to czynimy. To jest taka prawda, to jest tak właśnie podane. Otrzymałeś łaskę, więc żyjesz innym życiem. To jest tak łatwo dzisiaj poznać. Kochani, nie można wierzyć o tym, nie można wierzyć w Boga tylko łaskawego. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 31 wiersz, odkrywa niesamowitą prawdę przed nami. Król jest łaskawy. To jest wspaniałe. Dla roztropnego sługi. Ale na tym fragment się nie kończy. Waga musi mieć pełne odważniki. Nie może brakować żadnego ciężaru, kiedy mówimy o Bogu. I niektórzy chcieliby zasłonić tą drugą część tego zdania i wierzyć tylko w łaskawego króla. O, jaki mój król jest łaskawy, mój Bóg jest łaskawy. Ale zauważcie, że ten sam król, który jest łaskawy, jest też i potrafi się gniewać. Potrafi się gniewać na tego, kto postępuje haniebnie. Na sam koniec chciałbym przytoczyć przykład, który już podałem w niedzielę, ale nie wiem, czy wszyscy byli obecni, słyszeli ten życiowy przykład. Wyobraźcie sobie, bracia i siostry, sytuację, w której jadę 140, niech będzie taki sam przykład jak wtedy, 140 na godzinę autem pruje przez dwupasmówkę, gdzie znak za znakiem ostrzega mnie i wręcz zakazuje jazdy szybszej niż 70 na godzinę. Ale uparłem się w swoim sercu i załóżmy, jadę tych 140. I oto widzę z daleka, ktoś w białym kitlu stoi i macha mi jakimś lizakiem. Patrzę bliżej, a to jakiś lekarz, no ale że macha do mnie, zatrzymam się. Może trzeba go podwieźć. No ale on przychodzi do mojego okna, do szyby w aucie i mówi tak: człowieku, czyś to oszalał, przecież tu 70 na godzinę można jechać, a tyś tutaj jechał 140. Powinieneś dostać mandat. Tak nawiasem mówiąc, powiem coś, co wam się nie spodoba i to bardzo. Ale mam nadzieję, że mnie kochacie i wybaczycie mi to, co powiem. Wierzący człowiek powinien dostawać podwójny mandat. Dlaczego? Bo wie. Niewierzący niech se pruje, ile chce, bo nie wie. A my wiemy, że władza jest w rękach Boga. Zauważam, ja jestem gotów. Staram się jeździć przepisowo. Czasem mi nie wyjdzie. Czasem jest taki znak 2 na godzinę. Widziałem taki. Przyznaję się, nie dało się jechać 2 na godzinę. Naprawdę. Nie dało się. Nawet mi licznik nie pokazywał tego, więc nie jestem pewien, czy nie przekroczyłem prędkości. Ale gdyby mnie policjant złapał, w tym momencie powinien pokornie skulić głowę i powiedzieć: masz rację, przekroczyłem prędkość, powinienem zapłacić. Czasem słyszę, jak wierzący ludzie się jeszcze handlują z policjantami. To jest haniebne, wydaje mi się, że nie jest to świadectwem. Ale wracajmy do naszego przykładu. Kochani, zatrzymał mnie ten człowiek w białym kitlu, a więc doktor, i mówi tak:
szaleńczy, a więc szalony jesteś, jechałeś 140, powinieneś dostać mandat, ale ja ci gonię, lepiej jestem dla ciebie łaskawy i puszczę cię wolno, możesz jechać. Wtedy ja bym mu odpowiedział: człowieku, chyba ty jesteś szalony, a nie łaskawy. Dlaczego? On by się zapytał. Dlatego bym odpowiedział, bo nie masz takiego autorytetu i prawa, aby mnie ukarać. Więc skoro nie masz prawa i autorytetu, aby dać mi mandat i mnie ukarać, to też nie możesz być automatycznie łaskawy dla mnie. Bo łaska funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest kara. Tylko wtedy, kiedy jest kara i gniew. Kiedy Bóg nie okazuje kary i gniewu, to jest łaskawy. I tylko wtedy, kiedy nie okazuje gniewu i kary, nie wiedzieć czemu, my wiemy dlaczego. Dlatego, że jest po prostu łaskawy. Wielu ludzi wierzy tylko w łaskawego Boga, ale ja uważam, że wierzą w szalonego człowieka w białym kitlu zamiast w Boga. To nie jest Bóg prawdziwy, w którego oni wierzą, że jest tylko łaskawy i mogą sobie robić co chcą. Oni wierzą w swojego wyobrażanego przez siebie Pana Boga, który jest tylko łaskawy i pobłażający. I w ten sposób będziemy zmierzać do kolejnego wykładu, którym będę chciał za tydzień, jeśli Pan pozwolił, służyć. I będziemy chcieli się skupić na świętości i sprawiedliwości Bożej. A więc powiemy coś na temat kary, na temat gniewu Bożego. O zgrozo, spotkałem już wielu chrześcijan, którzy zarzucali mi, że mówię o tym, że Bóg karze. I już powiedziałem o tym w niedzielę. Widziałem nawet takich, którzy z zatkanymi uszami siedzieli na sali, bo nie chcieli tego słuchać, co ja zwiastowałem w niedzielę. Oby między nami takich nie było. Niech nam Bóg błogosławi i radujmy, cieszmy się Bożą łaską. Jeśli chcesz wiedzieć albo poczuć łaskę Bożą, po prostu wyjdź na zewnątrz. Popatrz na ten świat. Jak cudownie Bóg to stworzył, jak go napełnia, jak o niego się troszczy. I zachwycajmy się Panem Bogiem, który jest łaskawy. Amen.